Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie. Z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored 2. Na start którego próbuję ogarnąć, gdzie jest ta maszyna do czyszczenia mózgu. Czy ta runa się naprawdę... Maszyna do elektrowstrząsów, o której wspominał Jindosh. A, tutaj. Dobra. To jest mega ryzykowne, ale zobaczmy. Dźwięk rejestracji wykrycia. Anton Sokołow. Niegdyś medyk cesarski i rektor Akademii Filozofii Naturalnej. W czasach świetności najbardziej wzięty malarz cesarstwa. Coś błędnie uaktywiło moją wykrywający. Teraz jest moją kukiełką. Jeśli planujesz użyć tego prostacko wyglądającego urządzenia, to się streszczaj, Jindosh. Nie wiem, co chcesz osiągnąć, ale muszę przyznać, że ciekawi mnie, jak działa ten przedmiot. Cierpliwości, przyjacielu. Ważna jest kolejność wydarzeń. Wkrótce poznasz moją maszynę do elektrowstrząsów, ale kiedy? Zanim blask w twoich oczach zniknie, czy jednak później? I gdzie on się wtedy podzieje? Kto mi to powie? Czy istnieje ktoś, kto uwielbia dźwięk własnego głosu bardziej niż ty, Jindosh? Może to urządzenie nam to powie? Nie. Niestety nie powie. Potrafi za to odebrać ci to, co kochasz najbardziej. Twój intelekt. Jeśli nie zgodzisz się na współpracę przy tworzeniu nowego prototypu mechanicznego, użyję maszyny na twoim mózgu, Sokołow. Odmawiam. Może i zmienisz mnie w zaślinionego idiotę, ale za to nie będę musiał słuchać tych bzdurnych teorii. Okej, Sokołow nie dał się złamać, to najważniejsze. Ale niestety sprawdziło się to, co przypuszczałem, czyli niestety ci żołnierze są liczeni jako... przez grę, są jako... elementy te... Jezu, jak to jest ujęte? Jak to jest ujęte w tej mocy? Pokaż mi to. Jako systemy bezpieczeństwa. Czyli niestety, dopóki nie zupgrade'uję tej mocy, no to nie będę widział ani ich, ani niestety ich pola widzenia. A to, zwłaszcza teraz, naprawdę boli. Dobra, to jest jakaś kartka, ale muszę od dobrej strony podejść, żeby mi się nie zostało, żeby przejść. Partego mogłem sobie to obrócić, no ale... Czyli gram tego nie umożliwia. Jest ciało chyba tego żołnierza. Do zapamiętania. Mam za mało mocy, by obsługiwać maszynę do elektrowstrząsów. Dopóki nie zostanie to naprawione, będę musiał rekompensować braki, konfigurując inne platformy w laboratorium tak, by pobierały jak najmniej mocy. Inne maszyny w pracowni pobierają za dużo prądu. Dobra, totalnie 11 jednostek jest potrzebnych. Broń pobiera 6, chemia 4, optyka 3, anatomia 1, elektroszok, czyli to co potrzebujemy, 7 i woodcraft, czyli stolarstwo chyba, pobiera 5. Czyli potrzebujemy 7 punktów mocy. Przekierować do maszynki. Tylko pytanie, jak to zrobić, żeby się nikt nie zorientował? Okej, tutaj mamy. Platforma robót w drewnie. Kto mógłby zbudować coś takiego? I po co? Aha, dobra, czyli chyba co mi jedna rzecz musi być. Uruchomił jeden z mechanizmów w moim domu. Witaj, gościu. Mój dom jest zawsze otwarty. To jedna z moich rozrywek. Obserwować, jak prosty umysł radzi sobie z przemierzaniem tych zmiennych pokoi. Jestem Kirin Jindosh, ale zapewne już to wiesz. Rozumiesz, że jesteś jedyną poza mną osobą, która stanęła w tym pokoju, najwspanialszym laboratorium na wyspach. Postaraj się nie uszkodzić niczego, umierając.
Mechaniczni żołnierze, pozbądźcie się intruza. Dobra, mam nadzieję, że to się nie liczy jako wykrycie. Bo on w sumie wie, że po prostu ktoś tu jest, ale konkretnie mnie nie zauważył. Więc to się raczej nie liczy. Ale dobra, czyli muszę... Wyjdziesz i odpuść sobie tę trywialną zabawę w kotka i myszkę. Mam ważne rzeczy na głowie. Dobra, czekaj, mam 11, czyli teraz jest wolny 5. 7 po 3 musi być wolnych. Czyli muszę... Najlepiej byłoby po prostu włączyć anatomię i wyłączyć to. I powinno być zajebiście wtedy. No dobrze, dosyć już tego. Wyjdź i staw mi czoła. To wyłącz żołnierza, jak taki jesteś cwany. Szkoda, że nie mogę tego bełtem zrobić. Byłoby to bardzo wygodne. Dobra. Ufam, że sobie radzisz. Z jakich umiejętności skorzystasz, gdy ściany zmienią układ? Gdy zmęczysz się walką z mechanicznymi? Pokaż, kim jesteś. O, nice! Wyjeżdża runa. Trochę liczyłem na to, że właśnie tę runę sobie w anatomicznym możemy przywołać. Niewielu było przed tobą w tym miejscu, we wnętrznościach wspaniałej maszyny. O kurwa. O fuck! O fuck! O nie! Nie! Nie gadaj, teraz się to zamknąłem! Nie gadaj, że się teraz zamknąłem. Please, powiedz, że nie. Tutaj mogę pociągnąć, żeby... Nie wiem, do domysłu, żeby to chyba przeszło? Eliksir to sobie wyknę. O, klucz do konserwacyjnego. Okej, dobra, to jest tutaj. Tyle dobrego. Wiadomo, ja tutaj tak nie wejdę niestety. Ale mogę przywołać sobie windę i jechać z powrotem. Nie ma tego złego. A nie jest tu jednak ten... Ty, wait a minute, no to co ja w takim razie wtedy ten... Co ja wtedy w takim razie takiego zobaczyłem? Masz rejestrację w stanie niepewności. Maszyna potwierdza, że wszystko jest już w porządku. Wciąż czekamy. Przy okazji doładujemy drugą cewkę. Ach, powrót do stanu czuwania. Maszyna działa z niską prędkością. Close. Ogólny stan wykrycia. Dźwięk rejestracji wykrycia. Nagranie wskazuje na fałszywy alarm. Dobra, ale w sumie? Jindor jest teraz sam. Dzięki temu, że ci mechaniczni tam zeszli. Kirin Jindor. Dobra, w sumie jego to mogę postrzelić z łuku na... z łuku. Skojarzył mi się Tiff, nie? Mogę go z kuszy ustrzelić teraz przecież, nie muszę do niego w ogóle podchodzić. Pa. Aczkolwiek spróbowałbym, tylko oczywiście zanim pójdę, to quick save. Spokojnie. Chodź. Jest! No i pięknie, strzałka zaoszczędzona. Cyk. Wymałem przy okazji obraz samego i powiedzmy autoportret Sokołowa. Notka Jindosha. Kirin żywie nadzieję... Nie, notka do Jindosha. Kirin żywie nadzieję, że blade gwiazdy przychylnie spoglądają na twoje starania, mające na celu zdobycie względów Sokołowa. Jeśli jednak ten stary cap nie zechce nagiąć się do twojej woli, mogę zaproponować alternatywę do zwykłego przetrzymywania go w komnacie ewolucyjnej i poddawania okrutnej
elektroterapii. Zacząłem tworzyć nową kukłę na podobieństwo Sokołowa. Sądzę, że z czasem pozwoli mi ona wywrzeć wpływ na naszego dostępnego gościa. Podpisano Brenna. Tak, tak, tak. No ale to już wiemy, że jest przetrzymywany w ewaluacyjnej. Ale patrzcie, chyba chodzi o Brennę Ashworth. Samą, która wcześniej nutkę zostawiła. Dostosowanie to już znamy. Dobra. Okej, no nic poza tym tu chyba nie ma. A czekaj, jest klucz elektryczny. Samouczek, żeby się odznaczyło. Srebrny pył. Niewiele poza tym. Słychać to nagranie. Maszyna ładuje cewkę magnetyczną. Dobra, czy ja jestem w stanie dociągnąć stąd tę runę? Nie, 18 metrów to za daleko. Trzeba być bliżej. O, tutaj powinien być okej. Nie, nie było okej. Dobra, ja nie wiem, ja albo źle to kurde robię, albo ten. Albo nie rozumiem, jak to działa. Ale poproszę tutaj. Tworzenie run. Tak. No i zobaczmy. Twórz. Stwórz runę za 9 kości. Jedną. A poświęć za 8. Dobra. Czekaj, rozpocznij. Aha, tak po sztukach muszę. Szkoda, myślałem, że mogę tak od razu ileś sztuk stworzyć. Dobra, złożymy parę tych. O tak, akurat na styk będę tego miał. Dobra, te 18 bym sobie zostawił. Ile stworzyłem? Równe 10. Okej. Okay. Zobaczmy. Na pewno tutaj bierzemy to. Za 3 runy. I co teraz? Mroczne bliźnie. To byłoby okej. Okay. Urzeczenie. Przyzywasz ducha z Polski, który zauroczy ludzi i ogary. Podkreślenie. Ludzi i ogary. Czyli nie pomoże z tymi żołnierzami. Spacer cienia. Przyjmujesz ułatwiającą się skradanie formę. Mroczne bliźnie. Bliźnie będzie znikać, dezorientowując przeciwników. Przyzywasz, które przyciąga uwagę. Może dokonywać zabójstw, jeśli pozostanie niewykryte. Dwa niezależne od siebie mroczne bliźnięta. Okej, okay, ale czy faktycznie to bliźnie musi zabijać, czy może też ogłuszać? Bo jeśli może tylko zabijać, no to nie wiem, czy ja chcę w to iść. W sensie nie wiem, czy chcę to ulepszać. Może zajmie się miejscami. Ej, to dobra rzecz akurat. Ogólnie sam skill jest spoko. Tutaj urzeczenie i ten spacer cienia. Szczurze cienie. W ukrytej możesz poruszać szczurzymi... You gotta be fucking kidding me right now! Co tu jest dalej? Ulepszony atak. Podczas spaceru możesz dokonać zabójstwa ogłuszenia do 2 wrogów lub do 3 wrogów. Dobra. Mogę wydać 3 runy na upgrade'y. Albo tutaj mogę wydać 5. Ten spacer cienia jest naprawdę kuszący. A dobra, wiecie co? Nie, potrzebuję tego. Potrzebuję tych upgrade'ów. 1 i 2. Mroczny wzrok na full. I dobra. 2 runy. Czy ja chcę na coś je wykorzystać? Użyj bloku, by odbijać pociski. Dalej. Spowolnienie czasu podczas ślizgu. Odbija pociski w kierunku wrogów. Wydłużony czas na sparowanie. Dobry refleks sprawia, że gdy dostrzeżecie wróg, wydaje się, jakby przez chwilę czas płynął wolniej. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Tutaj co dalej? Rządza krwi, rozpad pośmiertny. Ty, co tam jest dalej? Większ zmienia wszystkich zabitych i zamienia zabitych w walce w krwio... O kurwa, ej, to jest ciekawe. Siła, rzucasz na większą odległość, rozbijasz słabsze drzwi mieczem. No, to też nie jest takie złe. Ale nie, wiecie co? Pozbieram sobie na ten spacer cienia teraz jeszcze 3 runy, żeby wykupić i od razu wziąć sobie ten upgrade. Nie, no nie wierzę! Kurwa, sprzed chwili... Jezus, kiedy jest ten autosave? Okej, dobra. List Delilah? Czekaj, pokaż.
Kirinie, pytasz, jak wygląda pustka i jakie uczucia wyzwala, jeśli da się ją opisać jak prawdziwe miejsce. Oto moja odpowiedź. Nie zajmuj się takimi sprawami. Jak jest jak prawdziwa, jak wszystko, czego dotąd doświadczyłam, ale gdybyś ją rozumiał, wiedziałbyś, że wypowiedź ta ma tyle samo sensu, co powiedzenie, że byłam martwa. Pustka jest niewysłowiona, jest nieskończona i nigdzie jej nie ma. Stale się zmienia i nigdy nie zanika. W nieskończonej czarnej pustce znajduje się więcej rzeczy Kirinie Jindoshu, niż wymarzyliby sobie twoi filozofowie natury. Odstaw na bok rzeczy leżące poza twoim zasięgiem i ciesz się, że i tak otrzymałeś dar pojmowania przekraczających zdolności przeciętnego człowieka. Maszyna ukończyła kolejny. Dobrze. Dźwięk rejestracji. Maszyna coś wykryła. Co niby? Zapamiętać. Przełącz to nagranie po ostatecznym teście. Ogólny stan wykrycia. Maszyna znajduje się w stanie niepewności. Dobra, teraz mnie wykryli. Kurde. Jak ich wywabić stąd? W sumie, grana byłby teraz naprawdę dobry. Dobra. Dobrze. Maszyna coś wykryła. Dodatkowa dobra. Uruchomić siatkę poszukiwań. Zakończenie poszukiwań. To się jeszcze nie liczę, go wykry... Aha, on ma dwa łby! On ma dwa cholerne łby! On ma dosłownie oczy dookoła głowy! Chyba se kurwa stroisz żart w tym momencie. Na górę. Dobra, ja potrzebuję narobić hałasu, ale muszę jednocześnie wiedzieć, gdzie oni się konkretnie znajdują. Dobra, najlepiej byłoby tam rzucić granat. Dobra, oczywiście przed samą akcją używamy tego. Sobie też nie wiem, czy lepiej byłoby rzucić granat i zostawić minę, żeby ich poraziła prądem. Bo to ogłusza, a skoro to jest robot, no to niejako powinno to chyba wystarczyć, żeby ich wyłączyć co najmniej, nie? Dobra, na razie. Grenado. No i niestety został tylko jeden. Jak na złość. Znaczy wróć, nie został, tylko poszedł tylko jeden. Ale dobra. Spróbujmy jednak pójść tak, jak na początku chciałem. Czyli właśnie... Rzućmy ten granat, ale zostawmy tą minę. Zobaczymy, czy to jakkolwiek w sumie na niego zadziała. I teraz potrzebuję granat. Tu go mogę rzucić. Zwin się tu. O, ładnie, akurat te sobie poszli. No dobra, czyli jednak mina na nich nie działa. Nie, ale zostali tu obaj. Schodź. No i pięknie. Umieść w maszynie. Okej. Okay. Co teraz? Jak to aktywować? Słyszysz to nagranie? Trwają poszukiwania. A, tu chyba? Ja. Za mało mocy. Jak za mało mocy? To przecież jedna rzecz tylko i to jeszcze ta, co zużywa najmniej mocy, jest aktywna. To jakim cudem jest jej za mało? Aktywacja tylnych modułów soczewkowych. Jezu, jakie to jest irytujące! Dobra, był tu zapis może? Powinien być. Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Jest, dobra. Jak jest za mało mocy? Jedna rzecz tylko ją zużywa. A czekaj, B1! To jeszcze musi być jeden, jeszcze więcej takiego czegoś musi być.
Tu jest, dobra. Daj dwa. Jezu, to jeszcze obok siebie w ogóle jest. Co tu jest włączone? Chemia. Nie, nie. Ale też anatomię proszę mi włączyć. No, Corvo to już na tym momencie miałby pewnie totalnie to wszystko z głowy. Po prostu wiecie, kliknąłby, znaczy kliknął, użyłbym zatrzymania czasu, klik, klik, schowam się tylko, i tylko czekam, nie? Nawet spowolnienie czasu, bo to jest arczyło! Ja pierdolę, jak się zesrałem! No weź! Jak mi zeskoczył nagle przed twarzą! Ale nie zauważył mnie, co jest najśmieszniejsze. Dobra, gdzie on jest? Tam jest jeden. Gdzie jest drugi? Wiem. Ale zwabmy ich może ponownie tam na piętro. Dobrze. Maszyna coś wykryła. Dobra. Skakujcie sobie tam. O nie, 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 o nie! Kurwa, zauważyli mnie! Aj, zaś to! Dobra, ale przynajmniej teraz wiem, gdzie jest ten. Wiem, gdzie mam to klikać. Kurwa, ale serio, nie spodziewałem się, że mi ten żołnierz tak zeskoczy po prostu. Ale dobra, tu już jest anatomia włączona, czyli muszę jeszcze tylko tutaj przełączyć znowu na anatomię. Syk. Gdzie bym się mógł tutaj schować przed nimi? Ale nie powiem, to wygląda naprawdę zajebiście, nie? Jakbym mógł, to sam chciał mieć taki dom. Uff. Okej, to się mogło skończyć źle. Mi się zaciął jak na złość, ale dobra, może zdążę to kliknąć. Żegnaj, wielki wynalazco. Żarty se stroisz? Jakim cudem ten zeskok go zabił? Dobra, nie, bo to jest sprzed chwili, jak go zabiłem, nie. Ej, no to jest jakiś żart! Jakim prawem zeskok... ten zeskok go zabił? Czy on ma, kurde, czaszkę z cukru? Nie, 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 nie. Nie mam cię. Czy wróci? Jesteś, ale nie widzisz mnie. Dobra, drugiego nie widać, no to... odpalamy. Chowamy się. No i po sprawie. Za mało mocy. No ja... Oż, come on! Skoczył tu, czy nie? Nie, czemu to się zresetowało? Przecież to jeszcze zmieniłem przed tym. Cześć, to... Kontynuuję poszukiwania. Jezu, ja jestem spierdolony. B1, B2, to są dwa doki, w których mogą być te rzeczy. To logika, że nie może być dwa razy to samo w tym samym miejscu, nie może być jedno to samo. Dobra, potrzebuję 7 wolnych. A wolnych jest ile? Wolnych jest 11. Nie, łącznie jest 11. Czyli optyka i anatomia musi być włączona. Optyka i anatomia. Dalej na górze. Optyka, optyka. To co? Platforma optyczna. To powinno wystarczyć. Za mało mocy. No już byś się mogło przekalibrować, nie? Naprawdę. Dobra, już teraz powinno być ok. A czekaj, jeszcze się kalibruję. Dobra, szybko, zanim mnie tam ci zauważą, nie? Dobra, mamy to. Maszyna do elektrowstrząsów powinna już działać. Dokładnie. No to intelekcie Jindosha. Żegnamy cię. Nie! 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 Nie masz pojęcia, co robisz! Dam ci wszystko! Wszystko, czego zechcesz! Przestań! Nie rób tego! Tak wiele przepadnie! Cała epoka rozwoju!
Szkoda, że musiało do tego dojść, Jindosh. Sprawdź centralny rotor. I jeśli wyleję kwas na miedzianą płytkę, to... to co się stanie? No i tyle widzieli. Wiedziałem to jeszcze przed chwilą. Zna ktoś odpowiedź. Trudno. O Jezus, ja próbowałem otworzyć... Kurde, właz w tym. Próbowałem otworzyć właz w... nie w windzie, tylko w betonowym odlewie. Dobra, i teraz ta trudniejsza część, czyli wydostanie Antona tak, żeby ten żołnierz się nie zorientował, że tam jesteśmy. Wiadomo, to, że ja będę cicho chodził, to jedno. Ale to, że on ma dosłownie oczy dookoła głowy, to drugie.